Od uroczystego otwarcia gminnego żłobka Bączek minęło już ponad pół roku. Władze gminy ciekawe były, jak radzą sobie maluszki, i włodarze postanowili złożyć im wizytę. Nie wszystkim dzieciom jednak spodobał się ten pomysł i wizyta trwała dosłownie chwilkę, ale pani dyrektor placówki opowiedziała nam, jak radzą sobie dzieci. Żłobek gminny Bączek funkcjonuje od 2 sierpnia 2021 roku. Do żłobka uczęszcza 20 dzieci. Najstarsze z dzieci ma 3 lata, z kolei najmłodsze rok i 2 miesiące. Żłobek cieszy się dużym zainteresowaniem. Pierwsze dni pobytu dzieci w żłobku rozpoczęły się procesem adaptacyjnym, podczas którego dzieciom towarzyszyli rodzice. Kadra żłobka jest bardzo zaangażowana w pracę z dziećmi. Dba o to, aby dzieci czuły się tutaj jak najlepiej, a rodzice byli spokojni o swoje pociechy. Uśmiech dziecka oraz zaufanie rodzica są dla nas priorytetem. Po takiej deklaracji rodzice mogą być spokojni o swoje pociechy. Zresztą nie chodzi o deklarację. Nasza gminna kamera zarejestrowała, jak ciocie troszczą się o swoich podopiecznych. Gdy sprzyja aura, dzieci wyruszają swoimi limuzynami na długie spacery. Machamy? Machamy? Pomachamy? A jakaś Podobnie do świeżego powietrza, najlepszy jest błogi odpoczynek. A więc cichutko, bo dzieci śpią.